W tym skondensowanym odcinku przedstawię Wam szybką technikę malowania gąsienic oraz efektownych wydechów czołgu. Weathering paints, czyli mocno napigmentowane, ultramatowe farby w trzech kolorach rdzy, nakładam gąbką. Trochę inaczej niż techniką do robienia zadrapań. Tu kładę mocne, mokre warstwy. Gąsienice czołgu pokryte zostały podkładem w kolorze mahogany, czyli ciemnobrązowym. I to jest w zasadzie baza dla kolejnych etapów. Najbardziej niezbędne narzędzie na stanowisku, czyli suszarka, znacznie skraca czas potrzebny do przejścia do kolejnego kroku. W nim postępuję tak samo, tylko z odcieniem pośrednim. Kolorem jasnej rdzy robię już tylko kilka kropel, które jednak po chwili nieco tłumię ponownie ciemnym kolorem rdzy. Otrzymany mocno rdzawy efekt wytłumię teraz pigmentem ciemna stal, tak aby tylko gdzieniegdzie przepąkiwała korodująca stal. Dużym plusem jest to, że grube warstwy pigmentu z farb Weathering Paints utworzyły ciekawą, realistyczną fakturę na płaskiej, plastikowej powierzchni. Stalowego pigmentu ani nie poleruję, ani nie usuwam jego nadmiaru. Zamiast tego nakładam teraz wash. Aby zunifikować nieco te gąsienice z pojazdem i z podstawką, wash ten wybrałem w kolorze, który będzie także na czołgu. Tworząc brudzenie modelu, zawsze staram się pamiętać o kolejnych elementach modelu i całej sceny, aby zbudować spójną całość. Teraz nadszedł moment, aby wykorzystać pigment ciemna stal bardziej z jego przeznaczeniem. Podobnie jak techniką suchego pędzla, zdejmuję nadmiar pigmentu z włosia, tylko muskając i polerując bardziej wystające ogniwa gąsienic czołgu. Uzyskany rezultat jest bardzo naturalny, a efekt spracowanej stali, nieco bardziej postarzonej w mniej użytkowanych elementach, bardzo mi się podoba. Z tego etapu można albo całkiem zrezygnować, albo robić go mniej intensywnie, jeżeli zależy nam na bardziej skorodowanym wyglądzie, co doskonale widać tutaj. Farby Weathering Paints są bardzo wszechstronne i przed chwilą aplikowałem je gąbką, ale także w aerografie pracują doskonale i to bez żadnego rozcieńczania. Sprawdźmy, jakie efekty można osiągnąć tym narzędziem. Na początek baza z przepalonej stali. Doskonały wybór do malowania wszelkiego rodzaju układów wydechowych czy przepalonych pancerzy. W przypadku mojego tłumika końcowego, który znajduje się na zewnątrz pojazdu, pomyślałem, że fajnym efektem będzie zrobienie czegoś pomiędzy zwykłym nalotem rdzy, a rozgrzanym punktowo niemal do czerwoności wyglądem stali. Korzystając jeszcze z pozostałego burnt metal w aerografie, okopciłem trochę wylot lufy i okoliczne panele na wieży. Teraz wszystkimi kolorami rdzy, od najciemniejszego po najjaśniejszy, maluję od zewnątrz ku środkowi. Zresztą najlepiej przedstawi to obraz, więc... Jeszcze odrobina okopceń pigmentem i pora na finalny przegląd.
Chciałbym podziękować także naszym wspaniałym patronom, którzy sprawdzają i czytają treści na www.modelersworld.eu. Teraz także w formie PDF do pobrania. Już niebawem kolejne części poradnika How To. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, przede wszystkim dziękuję Ci. Nasz kanał to świeży projekt, mam nadzieję, że będzie się rozwijał i będę mógł publikować coraz więcej filmów z coraz większą częstotliwością. Nie będę ukrywał, że prowadząc biznes w tej branży, jako właściciel marki Modelers World, zależy mi nie tylko na dostarczaniu Ci nauki i rozrywki, ale także na rozwoju firmy. W tych trudnych, zwłaszcza dla Polski i biznesu czasach. Pamiętaj, jeżeli uważasz, że warto nas wesprzeć, możesz to zrobić zostając patronem kanału. O wszystkim poczytasz na naszej platformie internetowej, gdzie znajduje się zarówno nasz sklep produktowy, jak i blog z całą zawartością tylko dla patronów. Tam też poczytasz o szczegółach. Mam nadzieję, że z Twoją pomocą uda się stworzyć kanał o takiej jakości, z jakiej słyną nasze produkty. A właśnie, dostęp do podstawowej treści dla patronów otrzymasz gratis do każdych zakupów na cały miesiąc zakupów z naszej platformy internetowej. Pamiętaj, że sprzedajemy z wysyłką bezpośrednią na cały świat, także z dowolnego miejsca, niezależnie skąd pochodzisz, możesz wspierać kulturę modelarską i naszą firmę Modelers World. Dzięki.